Siemaneczko, witajcie kochani, jestem Mark, a to jest kolejny odcinek z Question and Answer. Coś tam chodzi. Jezus Maria, chodzą ci ludzie na wali. O, zszedłem z kamery, cześć. Już tak na poważnie, witajcie w kolejnym odcinku z Question and Answer, czyli Q&A. Trzeci odcinek. Zgodnie z obietnicą za to, że wbiliście pod ostatnim materiałem ponad 1600 lajków, właśnie dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Także standardowo wszystkie wyzwania oraz pytania brałem z Facebooka, także znowu możecie się tam wbić, zalajkować. A więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretu. Czy miałeś kiedyś świadomy sen? Jeśli tak, to o czym on był? Ola! Miałam raz. Raz taki sen miałem i o dziwo nie był on o tym, co część z was pomyślała. Ja wiem, ja to wiem, że no, naprawdę to nie było o tym, co pomyśleliście. Jakiś jednorożce dinozaur, Jesus Christ. Tak więc raz miałem świadomy sen i nie pytajcie, co mi się działo naprawdę. Umiesz powiedzieć coś po niemiecku? Jeśli tak, to powiedz chociaż jedno słowo. I myślę, dużo łapek w górę pod tym filmem. Nie no, łapkę w górę możesz się zostawić. Fajna sprawa. Dzięki temu kolejny odcinek szybciej. Dobra, już no! A co do pytania, to z niemieckiego jakiś ultra dobry nie jestem. Fakt faktem, że dogadać się potrafię, umiem powiedzieć dzień dobry, cześć, servus. Znaczy nie, no po niemiecku coś umiem powiedzieć, co i jak i tak dalej, przywitać się, dzień dobry. Uczę się już trochę sobie tego niemieckiego i takie głównie podstawy znam, no i tam troszeczkę więcej, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję. Tak mniej więcej w moim przypadku wygląda sytuacja z niemieckim. Dupki nie urywa, ale najgorzej też nie jest, właśnie tak. Czy jakbyś miał szansę wystąpić w serialu Szkoła, to byś się na to zdecydował, czy raczej nie? Żadna prawda, nie mam zamiaru występować w tych wszystkich serialach, trudnych sprawach, jakichś tam, no wiecie, szkół i tak dalej, Boże. Oglądałem kilka odcinków ze Szkoły i po prostu... Także raczej nie. A co najlepsze, raz właśnie w zeszłe wakacje była taka śmieszna sytuacja. Otóż ja i kilku moich znajomych z klasy postanowiliśmy wyjść na casting, o to chodziło, na casting. Boże. A więc przechodząc już do konkretów, była właśnie w zeszłym roku taka śmieszna sytuacja, że poszliśmy na ten casting do trudnych spraw. Gdzieś tam w mieście coś było, że można było się przejść na casting i tam poszliśmy. Tak oczywiście wiadomo, dla żartów, no mam nadzieję, że dla żartów, nie wiem jak oni, ale nawet dla żartów. No i poszliśmy tam, siedzieliśmy tam chyba z 7 godzin w kolejce. No i tak wszystko się potoczyło, że siedzieliśmy tam 7-8 godzin, bo to wszystko się od rana zaczęło. Poszliśmy tam rano, poszliśmy gdzieś do miasta, bo się zapisaliśmy, co nie? No i jak się zapisaliśmy, to tam było tak dużo ludzi, że trzeba było czekać, no i tam dopiero na jakąś godzinę musieliśmy przyjść, coś tam po mieście pochodziliśmy, pogadaliśmy, coś tam tego. Jak już się nastała ta niesamowita godzina, gdzie mieliśmy już mieć jakby swój ten cały nasz, ten casting, stwierdziliśmy, że sobie stamtąd pójdziemy i pójdziemy na następny dzień. No i poszliśmy tam rano i znowu standardowo czekaliśmy na was dwie, nawet trzy godziny, poszliśmy na pizzę i na tej pizzy stwierdziliśmy, że wiecie co? Dupa, nie chce nam się pójść. No i nie poszliśmy. W jakim mieście, wiosce mieszkasz? Boże święty, ja mieszkam na takiej wsi, że się serio dziwię, że tu w ogóle jest internet, poważnie. Dla ciekawskich, już takich, którzy by chcieli wiedzieć, jest to miasto Cieszyn na Śląsku. Miejscowość taka. Jeszcze ja mieszkam na takim zakątku tego miasta, to, że krowy ulicą idą, boże, formalnie, nie. Abra zapytał, czy będzie jakaś ciekawa nowa seria z Minecraft. Abro, wiesz co ci powiem? Będzie taka seria z tobą, z twoim udziałem, z moim, oho. Nie będziemy to nic spoilerowali i wcale tego Abra nie napisał. Po to, żebyście też się wiecie, czaili co i jak. Także jak najbardziej taka seria się pojawi już za niedługo na moim i na Abry kanale. Będzie coś naprawdę bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo fajnego. Mikołaj pyta, czy jakiś nauczyciel wie, że nagrywam. Pod wpływem moich wspaniałych przyjaciółek, kolegów, koleżanek z klasy, kilku nauczycieli się dowiedziało. Co najgorsze, ta informacja między nimi tak się szybko rozmnaża, że to jest chore. Także już kilku nauczycieli wie i co najlepsze, pani wychowawczyni wie, że mam kanał, wie, że jako tako coś w tym internecie działam i robi i tak dalej, ale nie wie jednego. Jak się nazywam na YouTubie? Natalia, co lubisz robić w czasie wolnym od szkoły i od nagrywania? Bo siedzę na tej, się pogram w coś, nie wiem, będę coś oglądał, wyjdę gdzieś z znajomym i naprawdę wierzę, że to, co pewnie większość z was robi w czasie wolnym. Także wydaje mi się, no różne, prawda, pogram coś, czy to Far Cry'a, CS'a, FIFA, nie wiem, pomyślę, co mogę zrobić fajnego na YouTubie, czy kurczę, no... Po prostu coś, co mi wpadnie do głowy, albo się po prostu nudzę.
Jeśli myślisz, że nie myślisz, to myślisz, że jesteś leniem. Czy nie myślisz, że jesteś leniem, bo reasumując, myśleć to rzecz dziwna. Jezus Maria. Sądząc po twoim pytaniu, podejrzewam, że twój mózg jest równie poryty jak mój. Oczywiście nie obrażam, żeby tu nie było. No ale tak po pytaniu to... Czekajcie, też teraz muszę przeczytać, bo to jest w ogóle... Nie. Czy nie myślisz, to myśli lepiej. Nie wiem, w ogóle ja wybrałem to pytanie tak po prostu. Lecimy do kolejnego pytania. I myślę, że będzie spoko. Mam nadzieję, nie wiem co teraz jest za pytanie. Eryk pyta, czy jeśli mleko z biało-czarnych krów jest białe, to czy mleko z czarno-białych krów jest czarne? Pes, pozdrawiam, Eryk ze Snapa. Pozdrawiam cię, Eryku ze Snapa. Czekajcie, muszę tą lampę, bo jestem tu biały, kurna, jak... Zaraz mi to dupnie wszystko. Ojoho, jestem za ciemny. What the fuck? Dzień dobry, wróciłem. Boże, kolejne takie pytanie, nie wiem. Ludzie, skąd wy je bierzecie, naprawdę? Nie no, kurde, mleko to mleko, prawda? A krowa to jest krowa. Jakby ktoś nie wiedział, no? Jak wiadomo, mleko jest białe. No chyba, że jak ktoś do niego nasika. To wtedy nie jest białe. Tak podejdź... Dobra, dar! Jezus Maria, lampa mi dupa. Chyba przyszedł czas na odpowiedź na kolejne pytanie, no nie? Ola pyta, czy zamierzam sobie zrobić tatuaż i czy zostanę moją przyjaciółką, w sensie no... Tatuaż? Nie. Przynajmniej na teraz nie. No, na pewno nie. Chyba, żeby wymyśleli jakieś kurcze ultra mega duper hiper zarąbiste zmywacze, to może. Ale na 99% bym go nie robił. A co do drugiej części pytania? Prawo mi daj, lewo mi daj, i już się na mnie nie gniewaj. Boże, jeszcze ktoś tu przyszedł. Wszyscy szczekają. Boże, nie wszyscy. O, Jesus, dobra. Lecimy dalej z pytaniami, nie? Co my tu mamy? Na to mówiłem, to mówiłem, mówiłem, mówiłem. Mało tych pytań mamy, dlatego ziomy. Wiecie co? Będzie teraz coś takiego. Nie wiem, co się dzieje. Ziomy, idziemy po pytania dalsze. Tu pisałem o tym, że chcę nagrać, kurde, Q&A, a tu mam pytania. Nie brałem wszystkie, dlatego będę teraz sobie losowo brał jakieś pytania, na przykład. Nie wiem, czy widzicie, teraz widzicie, ja sobie tutaj dla was wyostrzę, żebyście ładnie widzieli. Dobra, czekajcie, muszę mychę tu znaleźć, o. Czy oglądasz innych youtuberów? Jup, oglądam innych youtuberów, wielu youtuberów, bardzo wielu. Co by tu dalej dacie, tak losowo, na przykład, dobra, biorę losowo to. O Boże, co to jest? Czekajcie, wziąłem to, tak? To. Marcelina, proszę. Przeczytaj to. Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer z rozrewolweryzowanego rewolwerowca. Biorę znowu losowo, na przykład, zamykam oczy, żeby nie było, na przykład, to. Co? To jest. Szymon Wojtczak, jak masz na drugim imię, pokaż zdjęcie, jak byłeś mały. Mam na drugie imię Tomuś, a zdjęcie, czekajcie, tylko jeszcze mam nawet na Facebooku, kiedyś był taki głupie challenge. Zaraz wam pokażę co i jak. Jest i zdjęcie. Boże święty, brat to kiedyś dał na tablicę. Jezu, czekajcie, ostrość muszę ustawić. O. Dlaczego się starzejemy? O. Czekajcie, sobie to bardziej zaznaczę, okej. Okay. Dlaczego się starzejemy? Nie, no to było tak, o. Jeszcze raz tu. Co? O Boże, nie. Ile to pierwiastek z dwóch? Wygrałem. Więc jak widzicie na Facebooku, wiele się dzieje, także wbijajcie bardzo pole... Co? Także również wbijajcie na kapsela na mój wspaniały sklep z koszulkami, kopkami, gadżetami i tymi wszystkimi. Tym oto miłym fragmentem zakończymy ten dzisiejszy odcinek z Q&A. Ja mam nadzieję, że się odcinek spodobał, strzelcie kciuka w górę, 1500 lajków równa się kolejny odcinek szybciej, o wiele szybciej, możliwe, że w przyszłym tygodniu, nie obiecuję, jednak wydaje mi się, że tak. Także strzelcie kciuka w górę, 1500 lajków i kolejny odcinek będzie szybciej. Wbijcie na Facebooka, kapsela, na Twitcha, Instagrama, Aska, Snapchata. Na Aska też wbijajcie, ponieważ tam sobie często odpowiadam, możecie mnie coś popytać. Zaobserwować, polajkować. Więc żeby już tu nie przedłużać, ja już zakończę ten odcinek. Dzięki wielkie za wszystko, trzymajcie. Pa!